Nie no, w okolicach skrzeli to tu nie jest! No nie, 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 nie! Pocałowała plażę i spierniczyła. Jest! Yeah! 62. Dobra, to się dzieje. No. Ale skubany i pewnie co? Trzeba będzie mieć zdjęcie z tym? No. Jaki czas! I tutaj masz ten numerek i ten numerek jest ważny. No to bym nie wpadł. I przecinie nie dokupi, bo masz. Mam od 117 numeru do 156 zdrowki. Kurwa, na to bym nie wpadł. Naprawdę rewelacja, zobaczcie, żeby no nie zaszerować. Dziewczyny jednak mają kreatywność, nie? To, zdążyłem włączyć tylko kamerę i uciekli. Dobra, słuchaj, Krzysiu, skąd pomysł na coś takiego? No zawsze miałem w głowie coś takiego, że fajnie by było, żeby wszyscy się spotkali. Wiadomo, że tam jak to jest pierwsze wydarzenie, to z początku nie będzie żadnych sponsorów, ale każdy może wpłacić tą kasę, można za tą rybę coś zgarnąć. Też jest okazja do spotkania. Odprawę mamy tam, w trybie live żeśmy to zrobili. Całkiem spoko sprawa, no i to są zawody, czy jednak nie? Nie, to jest bardziej takie spotkanie, tak? Aha, a jednak najdłuższa troć wygrywa, więc rywalizacja jest. Jest, jest. No to taki dodatek tylko. Myślę, że po prostu idealnie strzeliliśmy się w warunki, także no super. Wydaje mi się, że na pewno będą ryby. Mhm. Każdy będzie miał się czym pochwalić. Gdzieś się większość ludzi rozjechała, bo zobacz, zostaliśmy w zasadzie tylko my. Gdzie oni pojechali? Tak, bo wyznaczyliśmy taki teren od Władysławowa w Pokarwie. Mhm. Wydaje mi się, że to jest fajne, bo jednak nie spodziewałem się troszeczkę więcej ludzi i nie chciałem, żeby było ścisku na tym rodzaju, tak? Tak. Jakby wszyscy mieli łowić, nie wiem, na przykład przy falochronie. A tu jest dowolność, każdy miał czas, żeby sobie wyczaić, jakie miejscówki, gdzie co jest. Poza tym ja jestem takiego zdania, że jak ryba chodzi po prostu, no to wszędzie jest niemal taka sama szansa, nie? Są lepsze miejscówki, gorsze, ale jednak no ta różnorodność też musi być. Żeby nie było tak, że 10 łowi obok siebie i się przerzucają, tak? Dobra, ale gdzie oni wszyscy pojechali? Do Jastrzębiej Góry? Wiesz, gdzie pojechali? Nie wiesz, nie wiesz, czy mnie zdradzisz. Ale wszyscy odjechali. Wszyscy? To coś. Mi się wydaje, że to też chodzi o dogodne zejście, bo jednak to jest trochę trudne i nikt tam nie chce ryzykować, żeby się wywalić, albo po prostu się tam ktoś. Kończymy o późnej godzinie, to też każdy będzie zmęczony, to lepiej wejść po jakiejś kładce, nie? Aha, dobra, a łowiłeś tutaj na rozewie już? Łowiłem. I jak tu wygląda sytuacja z tą refulacją? Zasypane wszystko, czy rewki są? Jak znaczy to? Za każdym razem jak jestem, to jest inaczej. Aha. Ale z tego co widziałem, wczoraj byłem, woda czysta, wszystkie rewki widać. Mhm. To tak, tutaj słuchajcie, morza nie słychać, byliśmy na rozewiu, słychać fale jebitnie. Większość ludzi pojechała chyba do Jastrzębiej Góry, nie? No i na Chłopowo. I na Chłopowo, no dobra. To my jesteśmy, słuchajcie, tutaj w tym rudniku i powiem wam, że cisza. Falka jest, ale to jest, tak jak widzieliśmy na dronie, najmniejsza fala tutaj w okolicy. Chyba tylko troszeczkę mniejsza jest gdzieś pod Władysławowem. Jesteśmy na wysokości końca rozewiak. Tam mamy rudnik. Tam był kiedyś Camel Planet, może ktoś kojarzy Camel Planet, dajcie znać w komentarzu. Już jedna osoba siedzi tutaj w solance. No i nie wiem, czy to widać na kamerze, gdzieś tam po rozewie widać kolejne 2-3 osoby. No spoko. No i nawet nie wieje. Ale się kręci, ale się kręci! No szkoda, szkoda, fala. Żeby nie stracić. Chyba mała. Dawaj, Marek, kurwa! O, pięknie! Nie no, w okolicach skrzeli to tu nie jest! No nie jest! U, chodź do mary, chodź! Jest ryba! Jest ryba, jest szczęście! Super! Puszczamy! No
troszeczkę już porzucałem, daleko trzeba rzucać, ekstremalnie daleko. Na pierwszy rzut poszła taka marchewa, zobaczcie, ona jest też fajnie uzbrojona w pojedynczy haczyk, bez krętlika akurat ta marchewa u mnie tak wygląda. Natomiast trzeba dalekie rzuty robić, więc myślę, że chyba spróbuję czegoś takiego. Jest to liner od oczywiście Bogusława Kasaka, bądź też taki kolor. Tutaj mamy pojedynczy haczyk, tutaj mamy kotwiczkę, linery mamy uzbrojone w taki właśnie sposób. Ja staram się dużo dłuższych tych fluorokarbonów nie wiązać z tego względu, że potem w moim arsenale to za mocno wystaje. Jeszcze mamy, zobaczcie, takie ekstremum. Natomiast dzisiaj musimy mega daleko rzucać. Nie za bardzo chcę wchodzić do wody z tego względu, że wziąłem też drona, mam go w plecaku. Nie chcę go zamoczyć, więc specjalnie dla was poświęcę się. Będę łowił z plaży. Tam mamy dwóch śmiałków, jeden stoi w wodzie, drugi się tam jeszcze oporządza. Natomiast słuchajcie, no można wejść do wody, fala jest, daleko nie wejdziemy, więc myślę, że dzisiaj za bardzo nie ma sensu daleko wchodzić. Popróbujemy jeszcze takie moje ulubione, zobaczcie jak wykatowana już ta przynęta, już trochę rybek miała, ale nie tyle ile ja bym chciał. Jest ryba. Pięknie, walczy. I chyba nie aż taka mała. Poszła przy samym brzegu. Nie. Ale spierniczyła. Ja mam nadzieję, że to było widać. Słuchajcie, no dzisiaj zobaczcie, z racji na to, że nagrywam dla was film, mam drona w plecaku, nie? Normalnie pocałowała plażę i spierniczyła. No brawo ryba, bo na pewno nie ja. Zostaw wędkę! Jest! Nie, to jest, wiesz, rywalizacja, Marek, także jest stres, nie? Ja wiem. Dobra. To akurat dobrze, okay. Mamy organizatora i on nam pokaże, jak należało zrobić to zdjęcie. Na razie to się zaplątałem cały. 62. Dobra. Zrób zdjęcie. O, teraz. O. 62 ma. Pogratulujemy jemu, gratuluję. Totalnie człowiek, wiecie, robi imprezę i sam ją jeszcze wygra, nie? To nie jest dobrze, nie jest dobrze. Mamy tutaj zagłębie liści takie dosyć spore. Pełno tego tutaj jest, kotuje się aż. No, widać. Bardzo dużo tego jest tutaj. Bardzo dużo tego syfu liści. Bardzo ładny rzut, widać podkład. Dobra, słuchajcie, skończymy tą zabawę. Czas się nam kończy, natomiast no, mi się nie udało złowić nic więcej oprócz tej jednej ryby, którą mam nadzieję, że będzie widać na filmie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, mamy od organizatora zdrapkę. Bardzo fajna sprawa, każda zdrapka ma swój numer identyfikacyjny. Zobaczcie tutaj na dole. Organizator to spisał, dzięki temu jak robimy zdjęcie na rybie, to nie ma bata, żeby ktoś sobie dokupił taką zdrapkę i nie wiadomo, nie wiem, potem sobie coś z nią zrobił, czyli zdjęcie z jakąś rybą złowioną gdzieś indziej. Dobra, ale coś my tutaj chyba musimy zdrapać. Tak, musimy zdrapać tutaj to, sprawdźmy, może coś wygraliśmy, bo ryby nie wygraliśmy, to już wiemy. I co my tu mamy?
Nie wiem, nie znam się na takich zdrabkach i nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. No to nie mam trzech takich samych kwot. Ale mimo wszystko fajnie się łowiło, dużo ryb padło. No i zapraszam na kolejny film w kolejną środę. Trzymajcie się, na razie, cześć!